Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Graminatora. Dzisiaj rzucimy okiem na dość mroczną serię, którą jest Condemned. Zacznijmy od pierwszej części, która tak właściwie była tytułem startowym na Xboxa 360 w 2005 roku. Condemned Criminal Origins to mroczny, pierwszoosobowy thriller psychologiczny stworzony przez studio Monolith Productions, znane chociażby z serii Fear. Akcja gry rozgrywa się w fikcyjnym mieście Metro. Gracze wcielają się w agenta FBI, Ethana Thomasa. Wyróżnia się on ponad przeciętnymi umiejętnościami dedukcji, co czyni go doskonałym śledczym. Przez niespodziewany bieg zdarzeń jest on zmuszony do rozwiązania sprawy nieuchwytnego mordercy o ksywie Serial Killer X. W poszukiwaniu zabójcy przemierzamy środowiska miejskie pełne socjopatów czających się w opuszczonych i zdewastowanych rejonach miasta. Criminal Origins podzielone jest na sceny eksploracji, akcji oraz badania śladów i miejsc zbrodni. Przedzierając się przez obskurne, pełne szaleńców lokacje, najczęściej musimy walczyć przy pomocy własnych pięści i zaimprowizowanej broni. Przeciwników okładamy m.in. łomami czy deskami i rurami. Mamy też jednak okazję, by użyć broni palnej. Warto wspomnieć, że jeżeli już się taka pojawi, to z naprawdę marnym zapasem amunicji. Starcia są krwawe, a system walki stara się oddać jak najlepiej ciężar postaci i moc wyprowadzanych ciosów. Fragmenty detektywistyczne polegają na analizie rozrzuconych po otoczeniu śladów w postaci odcisków palców, płynów, materiałów, ran i tym podobnych, gdzie nieodzowne jest korzystanie ze specjalnych narzędzi skanujących i analizujących dane. Te przekładają się na kolejne ślady, które z każdym krokiem przybliżają nas do ujęcia bezwzględnego SKX-a. Condemned Criminal Origins może pochwalić się bardzo ciężką atmosferą, którą potęgują efekty dźwiękowe generowane przez otoczenie oraz wydawane przez czających się w mroku psychopatów. Kolejną rzeczą, która może nas zepchnąć z krzesła, to zaawansowana sztuczna inteligencja. Przeciwnicy nas flankują, atakują z zaskoczenia, a nawet rzucają się na nas w grupach, przez co walka stanowi pewne wyzwanie, nawet po ponownym podejściu do gry. Warto dodać, że Criminal Origins weszło w skład zestawu tytułów startowych, które towarzyszyły w 2005 roku premierze Xboxa 360. Rok później tytuł ten trafił również na komputery osobiste. Po dość dużym sukcesie na wtedy nowej generacji konsole, twórcy zabrali się za sequel o podtytule Bloodshot. W poprzednim sezonie Graminatora powiedziałem już kilka zdań na temat tej produkcji, ale dzisiaj będzie trochę bardziej szczegółowo. Condemned 2 Bloodshot to kontynuacja przedstawionej w perspektywie pierwszej osoby gry, określanej przez samych autorów mianem mrocznego, brutalnego, psychologicznego thrillera. Podobnie jak w przypadku poprzedniej odsłony, grę opracowało Monolith Productions. Akcja Condemned 2 Bloodshot rozgrywa się prawie rok po wydarzeniach przedstawionych w pierwszej części. Dziwny fenomen, który zamienia bezdomnych mieszkańców fikcyjnego Metro City w bezlitosne maszyny do zabijania, przybiera na sile, powodując zamieszki. Gracze po raz drugi wcielają się w rolę Ethana Thomasa, byłego detektywa oddziału policji zajmującego się seryjnymi morderstwami. Mimo tego, iż zmaga się z alkoholizmem i rozmaitymi neurozami, zostaje przywrócony do służby, by zbadać sprawę morderstwa swojego mentora z dawnych czasów. Co ciekawe, Ethan nie jest już typem Herosa. Po traumatycznych wydarzeniach z przeszłości spotykamy go jako stroniącego od ludzi, złamanego psychicznie człowieka, zmagającego się ze swymi wewnętrznymi demonami. Tym razem pod kątem rozgrywki gra idzie bardziej w stronę horroru niż thrillera. Walka odbywa się przeważnie na krótkie dystanse. W trakcie rozgrywki posługujemy się rozbudowanym arsenałem broni palnej oraz białej. W tym pierwszym przypadku autorzy ponownie poskąpili nam amunicji, a także celności. Jako że bohater zmaga się z alkoholizmem, jedyną możliwą stabilizacją naszej broni jest wypijanie zawartości losowych butelek z rozmaitymi trunkami. Zupełną nowością jest dodanie możliwości uczestniczenia w walkach wręcz. Podnoszonymi przedmiotami możemy rzucać w przeciwników, a także wykorzystywać elementy otoczenia, np. odbiorniki telewizyjne czy kontenery na śmieci, do ich eliminacji. Na walce jednak nie kończy się działalność naszego bohatera. Podobnie jak w pierwszej części, sprawę morderstw rozwiązujemy za pomocą zaawansowanych urządzeń śledczych, wśród których znajdziemy znane już narzędzia, np. te do pobierania odcisków palców, czy też szukania śladów krwi oraz zupełnie nowe, przydatne gadżety. Po skompletowaniu wszystkich detali możemy przeprowadzić rekonstrukcję zbrodni. To jednak sprawia, że w sequelu pojawiły się bardziej złożone zagadki. Poza
singlem gra posiadała także tryb multiplayer dla 8 osób. Niestety w tej chwili już on nie funkcjonuje. Warto dodać, że Bloodshot kończy się na cliffhangerze. Z uwagi na słabą sprzedaż gry, historia Ethana raczej nie zostanie domknięta przez Monolith Productions. Condemned 2 ukazało się 11 marca 2008 roku na Xboxie 360. Tydzień później tytuł pojawił się na PlayStation 3. To wszystko w tym odcinku Graminatora. Jeśli chcielibyście zaproponować jakąś grę lub temat do programu, wystarczy wysłać nam wiadomość na adres e-mail widoczny na ekranie lub podesłać swoje propozycje poprzez nasz facebookowy profil. Zapraszam na kolejny odcinek za tydzień o tej samej porze. Do zobaczenia!